18 już wykład z cyklu Dzieje religii objawionych. I kolejny o narodzinach islamu. Wypisałem na tej tablicy najważniejsze daty od śmierci Mahometa w roku 632. Zaraz po tej dacie, pod przywództwem kolejnych kalifów, muzułmanie, ci arabscy, no a później z innych narodów podbitych i nawróconych, ruszają na świętą wojnę i równolegle zostaje spisany Koran na podstawie zachowanych zapisków, recytacji, jakie wygłaszał Mahomet. W roku 661 zostaje zabity czwarty kalif prawowierny, zięć Mahometa, a więc ojciec jego wnuków, Ali. A w wyniku wojny domowej władzę jako kalifowie, ale już dynastia, tak? Czyli władza będzie przechodzić z ojca na syna. Władzę przejmują Umajjadzi. Teraz nie wszyscy muzułmanie uznają Umajjadów za kalifów. W związku z tym od sunnitów, którzy Umajjadów uznali i którzy dzisiaj stanowią około 90% wyznawców islamu. Odłączają się szyici, którzy mają swoich imamów jako przywódców. No, sam szyizm też się dzieli wewnętrznie. Jedni szyici mówią o 7 imamach, drudzy o 12. I przez ten cały czas trwają podboje, ale wreszcie przychodzą pierwsze klęski. Najpierw muzułmanów Chazarowie zatrzymują na Kaukazie. W 716 roku muszą wycofać się spod murów Konstantynopola. A wreszcie w 732 roku wojska Franków pokonują ich w bitwie pod Poitiers, już w centralnej obecnej Francji. O tej bitwie jeszcze tutaj dałem specjalny zapisek, bo od niej zacznę następny swój wykład, kiedy wrócimy do opowieści o historii chrześcijaństwa. Ta bitwa jest też ważna dla świata arabskiego jeszcze islamu, no bo ona kończy podboje, tak? Te, którymi na czele których stali Arabowie. Jeśli muzułmanie będą dalej prowadzić podboje, to dopiero po pojawieniu się Turków, o czym my tutaj w Polsce doskonale wiemy, no bo Rzeczpospolita miała długą wspólną granicę z Imperium Osmańskim i znacie Państwo opowieści tak o wojnach, jakie żeśmy toczyli z Turkami. I teraz w wyniku kolejnej wojny domowej w 742 roku dochodzi do rzezi Umajjadów, a władzę przejmują Abbasydzi jako kalifowie, którzy swoją stolicę przenoszą do nowo zbudowanego miasta nad Tygrysem, czyli w Mezopotamii, do Bagdadu.
gdzie będą panowali do 1258 roku, kiedy zostaną zmieceni z powierzchni ziemi przez inwazję Mongołów, u nas częściej zwanych Tatarami. Ostatni ocalały z Ummajadów ucieka do Andaluzji, my dzisiaj nazywamy to Portugalią i Hiszpanią, i tworzy niezależny emirat Kordoby, który później zostaje ogłoszony kalifatem. No i mamy kalifat sunnicki w Bagdadzie i mamy przez 100 lat kalifat sunnicki w Kordobie, konkurencyjny. Przejmują nad Egiptem władzę Fatymidzi, tak, którzy jako szyici ogłaszają się potomkami Mahdiego, tego zaginionego imama, który miał wejść do meczetu, zniknąć, a później wrócić, żeby zaprowadzić ład na ziemi. No i Fatymidzi uznają się za jego spadkobierców, potomków, tak, zakładają swoją stolicę w Kairze i tutaj w podanych datach, tak, 909-1171, będzie tam istniał trzeci kalifat, tak, konkurencyjny, tyle że szyicki czy ismailicki, ale ja nie chciałbym wprowadzać jeszcze dodatkowych podziałów, dlatego tutaj zaznaczyłem przerywaną strzałką, że to nie są do końca takie oczywiste związki, no bo jak zwykle w historii tak wiele czynników jednocześnie działa, wchodzi w grę, tak, kształtując aktualne wydarzenia. Fatymidzi o tyle są dla nas interesujący, że w 70 albo 72 roku, bo to trwała budowa, zakładają szkołę, budują wielki meczet Al-Azhar, i przy tym meczecie powstaje ważna szkoła religijna. Szkoła, która będzie trwała również po upadku Fatymidów, kiedy oni upadają, to Egipt przechodzi, tak, staje się znów sunnicki i sunnici przejmują ten meczet Al-Azhar i działającą przy nim szkołę. I niektórzy uważają, że to jest data powstania pierwszego uniwersytetu na tej ziemi. Ja sam ulegałem kiedyś takiemu poglądowi, w jakiejś swojej książce o tym napisałem. I dzisiaj trochę tego żałuję, bo to była w końcu szkoła religijna tylko. Al-Azhar stał się uniwersytetem, kiedy ja byłem dzieckiem, na początku lat 1960. Został przekształcony w olbrzymi państwowy uniwersytet. On dzisiaj zarządza taką siecią szkół i uczelni, gdzie w sumie pobiera naukę około 2 milionów studentów, i tam są też studenci medycyny, ekonomii, fizyki, chemii. Wśród tych studentów są też dziewczyny, co w świecie islamskim dość niezwykłe, bo w niedalekiej Arabii Saudyjskiej byłoby to wykluczone, tak, a w nieco odległym Afganistanie, to może państwo wiecie, że nawet do szkół powszechnych już się dziewczynkom zabrania chodzić, uważając to za niezgodne z prawem islamu.
te trzy daty tutaj przeze mnie wypisane celowo, tak, jako daty upadku, one są symboliczne, one nam podpowiadają, że w tym okresie mniej więcej, gdzieś na początku XIII wieku, świat islamu wchodzi w taką zapaść cywilizacyjną, tak, na skutek z jednej strony klęsk w Andaluzji, którą odbierają mu chrześcijanie, z drugiej strony na wskutek agresji, najazdów mongolskich. No i też na Bliskim Wschodzie, tak, w Egipcie też się nie za dobrze dzieje wskutek ekspansji takiego fundamentalistycznego myślenia religijnego. A jeszcze były wojny z krzyżowcami, tak, które komplikowały sprawy. No ale jeszcze cofnijmy się dzisiaj, tak, o 300 lat przed datę, 400 lat przed datę upadku Bagdadu i opowiedzmy jeszcze o jednym. Mianowicie w Koranie znajdujemy wykład pewnej doktryny etycznej. Między innymi. Tak? A może jeszcze inaczej ja powiem. Jak widać z tych schematów, to chociaż w islamie dochodziło do podziałów, to te podziały były nieliczne i w gruncie rzeczy proste. Tak jak chrześcijaństwo mamy dzisiaj podzielone na przynajmniej 4000 różnych kościołów, tak islam na dobrą sprawę rozpada się tylko na sunnizm i szyizm. Jeśli są w nim inne ruchy, to pełnią rolę zupełnie marginalną. To się wzięło głównie z tego, że w samym Koranie mamy zakaz prowadzenia dociekań teologicznych. Dociekań na temat natury Boga, jego stosunku do świata. Jest w Koranie napisane. Tu macie pewne rzeczy powiedziane w sposób wyraźny. I w to macie wierzyć. Inne są powiedziane niejasno, ale znaczy to tyle, że Bóg chciał, aby pozostały niejasne. A skoro tak, no to nie próbujcie sami ich rozjaśnić. A o jeszcze innych sprawach niczego nie powiedziano w Koranie. Widocznie Bóg nie zechciał, żebyście o tym wiedzieli. Wszystko, co potrzebne do zbawienia, jest w Koranie, tak? A niczego innego nie szukajcie. I aczkolwiek ten zakaz czasem próbowano złamać, to działo się to w takim bardzo minimalnym zakresie, tak, i szybko natrafiało na sprzeciw przywódców religijnych i tradycja czegoś, co nazywamy filozofią islamu, tak, czy filozofią arabską, bo to wszystko było pisane w języku arabskim. Ta tradycja była krótkotrwała i nie przyniosła żadnych takich wyraźnych owoców. Czy ja do tego wrócę w przyszłości, to jeszcze nie wiem. No ale niezależnie od tego, że w islamie nie powstała tradycja dociekań teologicznych, tak? A jeśli powstała, to marginalną rolę pełniła.
no to muzułmanin natrafiał wciąż i wciąż na pytania praktyczne. Jak żyć? Jak zachować się w danej sytuacji? I teraz w Koranie znajduje się część odpowiedzi na takie pytania, ale niektóre z odpowiedzi są niejasne. Tekst ma charakter poetycki. No a poezja to jest z natury rzeczy, tak? No niedookreślona w swojej treści. Używa się tam bardzo mało precyzyjnych wyrażeń, takich, które można różnie rozumieć. O wielu rzeczach nie ma ani słowa powiedziane. No da się na przykład stwierdzić, że znaczy można przeczytać, że przed modlitwą należy się obmyć. Tak rytualnie, nie żeby kąpiel brać, ale rytualnie się obmyć. No ale jest następne pytanie. Mianowicie ktoś akurat pracował fizycznie, jest w brudnym ubraniu. Czy powinien to ubranie zmienić na czas modlitwy na czyste i eleganckie? Może w ogóle trzeba by się przebrać, tak? To część ludzi u nas uważa, że jak idzie do kościoła, to trzeba się specjalnie ubrać na tę okazję. No i zaglądamy do Koranu i odpowiedzi nie znajdujemy w tej książce, tak? Szukamy, szukamy i jej nie ma. Co zrobić? No mimo wszystko mamy problem, tak? Przebrać się na czas modlitwy, czy nie przebrać? No i zapewne z potrzeby odpowiadania na takie pytania zaczęły być spisywane hadisy. Tu napisałem to słowo. Zaczęły być spisywane pierwsze, prawdopodobnie jeszcze do czasu Falego. I hadisy to są opowieści o prywatnych opiniach wygłaszanych przez Mahometa. Nie tych objawionych mu przez Gabriela, tylko tych, które Mahomet sam z siebie formułował. Nie spisano tego za jego życia, tak? Ale przypominano sobie, a no wtedy i wtedy Mahomet coś tam powiedział na jakiś temat. Mahomet był posłańcem Boga, czy prorokiem, jeśli tak wolicie mówić. Sam z siebie niczego nie wiedział. Ale pojawiły się opowieści o tym, że chociaż był zwykłym prorokiem, a więc zwykłym człowiekiem, to był jako człowiek jednak doskonalszy od innych ludzi. Pojawiły się legendy o tym, że zanim został wybrany na proroka, to aniołowie pewnej nocy porwali go gdzieś na szczyt góry, tam dokonali specjalnych oczyszczeń, umieścili na jego plecach specjalny znak i Mahomet przewyższał innych ludzi. No, poza tym miał kontakty z samym archaniołem Gabrielem, więc też o coś może prywatnie zapytał go. No, trudno było powiedzieć, ale pojawiło się przekonanie, że jeżeli Koran na jakiś temat milczy, natomiast Mahomet wyraził swoją o tym opinię, to ta opinia powinna być w szczególnym stopniu wzięta pod uwagę. I zaczęto spisywać hadisy. Żeby je uwiarygodnić, to każdy hadis zaczyna się od takiej listy. Przykład
Opowiedział to Abdullah ibn Yusuf, który powiedział, że słyszał to od Al-Laitha, który wziął to od Jazyda, a ten od Abul-Hajira, który wziął to od Ugby ibn Amira. No, cokolwiek długa ta lista przekazicieli, można by się zastanawiać, czy nie działa tutaj mechanizm taki jak w dziecięcej zabawie w głuchy telefon. Ja nie wiem, czy ciągle się dzieci w nią bawią, ja się bawiłem jako dziecko, tak? Siada 10 dzieci na jakiejś ławce i je, tak, pierwsze jakieś zdanie szepcze drugiemu na ucho, to drugie powtarza trzeciemu i tak do 10, i kiedy 10 na głos to zdanie powtarza, no to jest dużo śmiechu, no bo czasem ono nie przypomina zupełnie tego, od czego się zaczęło. No ale przyjmijmy, że są to ludzie rzetelni, wiarygodni, którzy starannie słuchali. No i dotarła do nas wiadomość następująca. Ugba ibn Amir, czyli ten ostatni w naszej wyliczance, powiedział: ktoś przysłał prorokowi jedwabną szatę i on ją nosił w czasie modlitwy, ale zdjąwszy ją potem, odrzucił gwałtownie i ze wstrętem mówiąc: to nie pasuje do człowieka, który żywi bojaźń Bożą. Czyli sam Mahomet stwierdził, że na czas modlitwy nie należy przywdziewać specjalnej szaty. A skoro tak, a Koran na ten temat milczy, to tak właśnie należy postąpić, tak? Kierując się opiniami proroka. Jest po polsku, tak, trochę hadisów wydanych w przekładzie. Tu mam jeden taki zbiorek, Mahomet mądrości proroka. Tutaj pominięto te wyliczanki na początek. No i mamy tutaj opinię Mahometa. Tak, na chybił trafił, czytam: najlepszym darem, jaki ojciec przekazuje synowi, jest dobre wychowanie. Albo: grzech wciąż wdziera się w serca ludzi, a każde spojrzenie staje się spojrzeniem szatana. Albo: nie trwa w grzechu ten, kto prosi o wybaczenie, nawet jeśli w ciągu dnia popełnia ten sam grzech 70 razy. Problem z hadisami był taki, że powstały ich ogromne ilości. No bo dlaczego by nie, tak? Każdy mógł napisać, wypisywał to w ciąg imion, tak, który gdzieś tam zaczynał się od imienia któregoś z towarzyszy Mahometa. Dlatego zaczęto w połowie IX wieku analizę hadisów powstałych i podobno Al-Bukhari miał do dyspozycji około 200 tysięcy hadisów. Przeanalizował je, porównując między sobą, badając, no 200 tysięcy to nie mógłby, może to legenda jest, że 200 tysięcy, a może miał dużą grupę współpracowników. W każdym razie Al-Bukhari wybrał około 1700 hadisów jako zdrowych i dał własne zestawienie, które do dziś cieszy się w świecie islamu wielkim poważaniem. Drugi zbiór zdrowych hadisów w podobnym czasie opracował Muslim. Potem doszły jeszcze 4 kolejne zbiory. No, różne są stosunki, tak, muzułmanów, ale
tych sześć zbiorów hadisów uważanych jest raczej za autorytatywne, tak? Czyli za argument, żeby coś robić raczej niż nie robić, bo tak sam prorok uważał. No, życie stawia nas wciąż przed nowymi problemami, no bo nie ma przecież w Koranie ani w hadisach niczego o in vitro, tak? To jest dzisiaj taki zapalny temat w Polsce. Tak? Część polskich katolików uważa, no, i to łącznie z episkopatem tego kraju, tak? Że in vitro to jest ciężki grzech i nie wolno, i tak i nie należy tego robić. I to nie tylko nie powinni katolicy, ale i niekatolicy powinni tego unikać, tak? I to trzeba prawnie zakazać, bo i tak dalej, to takie historie znacie Państwo przecież z codziennego swojego życia. Tak, no więc jest, są takie nowe problemy, które życie przynosi, tak? Bośmy się znaleźli w kraju, gdzie są inne zwyczaje, inne możliwości, inne okoliczności, tak? No. I trzeba dopasować, tak? Teraz stare prawa religijne do tych nowych okoliczności. No i tutaj jest problem, ale rozwiązywano go w ten sposób, że uznano, iż zgoda całej społeczności wiernych jest też autorytatywna. Tak, jeżeli na dany temat milczy Koran, milczą hadisy, ale wierni jako cała wspólnota zgodzą się co do tego, tak, jak należy żyć, a jak żyć nie należy, to jest też obowiązujące. Może nie aż tak, jak wtedy, kiedy jest w Koranie, ale też jest obowiązujące. No, powstaje oczywisty problem z tym, że no jak tu zebrać tą całą wspólnotę i zapytać ją o zdanie. I rozwiązywano to często w taki sposób, że opinie uczonych islamskich pracujących na Wal-Azhar uważano za szczególnie autorytatywne. Tak, to po przejęciu już tej uczelni przez sunnitów zwłaszcza. Więc jeżeli o czymś nie ma w Koranie i nie ma w hadisach, ale uczeni z Al-Azhar stwierdzili, że należy czegoś unikać albo do czegoś dążyć, to jest, no, w zasadzie, tak, no, w każdym razie poważnie zalecane dla muzułmanina. I tak jak muzułmanie nie mieli, znaczy mieli niewiele własnej filozofii, tak mieli bardzo ważne szkoły prawnicze. Tak? I ci najważniejsi myśliciele islamu, których uważamy za filozofów też, to oni byli w dużej mierze prawnikami przede wszystkim. I tutaj powstawały spory, które sprawiły, że gdzieś tak około 1000 roku w innych rejonach, to tak już tutaj w Andaluzji to dłużej, bo tam były ważne szkoły w XII wieku. W każdym razie, że wrota ijtihadu zostały zamknięte i więcej już nowych praw ogłaszać nie wolno.
I co światu islamu chyba zaszkodziło, no bo spory, tak, o to, jak się odnieść do nowych sytuacji, one zwykle sprzyjają postępowi cywilizacyjnemu. A jak te spory zanikły, a zanikły właśnie tak gdzieś koło tych dat, to bardzo zaszkodziło, tak? Znaczy, bardzo, no nie wiem, bardzo ja, czy ja mam prawo dokonywać ocen? Nie, dobra, odwołuję. Mówmy o faktach, tak, a nie oceniajmy. Jeszcze jedno się w świecie islamu zaleca, mianowicie jeśli nie ma o czymś w Koranie, nie ma w hadisach, nie ma w opiniach uznanych za autorytatywne, wydanych przez uczonych czy przywódców religijnych, to należy stosować rozumowanie przez analogię. No tak kiedyś na przykład przyjęto, że nie wolno alkoholu pić, no bo w Koranie mamy zakaz picia wina. No i można oczywiście powiedzieć, no to świetnie, napijmy się piwa. No ale zaczęto nad tym dyskutować, no i przeważyła opinia, że przez analogię zakaz picia wina dotyczy też innych napojów alkoholowych, no bo tam czytamy o zawrocie głowy w Koranie. Ja czytałem Państwu ten fragment, tak, opisu raju, tak, kiedy piją to wino, ale od którego nie doznają zawrotu głowy. No więc jak się zawrotów głowy doznaje, no to pić nie należy. Przez analogię, tak, tego nie róbmy. I to jest wszystko, jeśli chodzi o podstawy islamu, co chciałem Państwu opowiedzieć. Chociaż jeszcze mój aparat by czas jakiś działał, to ja przerwę ten wykład, no bo skończyłem ważny temat, tak? Teraz wrócę do historii chrześcijaństwa. Jak już mówiłem, zaczynając od bitwy pod Poitiers. Ja jeszcze raz przypominam, tak, tutaj jest kartka umieszczona nad tablicą z adresem witryny internetowej mojej, gdzie znajdują się liczne teksty, między innymi z dziejów religii, tak, klasyczne teksty religijne różnego rodzaju i tam też znajdziecie Państwo wykaz moich wykładów, które są dostępne w internecie, na YouTubie i nie tylko na YouTubie. Tak, i więc dzieje.us.edu.pl. No i to by było tym razem na tyle. Dziękuję za uwagę.